Cześć! Witam Cię na kanale Silver Star Inwestycje Kobiecym Okiem. Czwartek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak wymiana może służyć jako sposób urozmaicenia swojego stosu. Sytuacja win-win. Wymieniasz jedne monety na drugie i obie strony są zadowolone. Zostaw mi proszę informację w komentarzu, czy Ty często dokonujesz wymiany na przykład monet premium na monety bulionowe. A ja dzisiaj opowiem Ci, jak weszłam w posiadanie 4 pant z naprawdę starych roczników. Miśki mają to do siebie, że ciężko je dostać w dobrych pieniądzach, jeśli chodzi o roczniki poniżej 2010. Zobacz zatem, jakie monety premium wymieniłam. Nie ma na co czekać. Jedziemy! Zanim zobaczycie dzisiejsze monety, parę słów o wymianie. Grzegorzu, jeśli oglądasz ten odcinek, to bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, tak jak i wszystkich użytkowników jednego i drugiego Discorda. I zaczynamy. Ta wymiana była swoistym eksperymentem. Chciałam zobaczyć, jak dużą popularnością cieszą się monety bulionowe z premią i wybrałam do tego serię, o której było przez ostatnie 2 sezony głośno. Głośno z różnych powodów. Zeus był monetą rozchwytywaną, w Posejdona załadowało się bardzo dużo stakerów, kupiło je na rolki i potem z nimi uwiędli. Zostało mi kilka sztuk Zeusów i Posejdonów i byłam bardzo ciekawa, czy uda mi się je wymienić na Libertady lub Pandy. Jeśli chodzi o Libertady, zakończyło się to niepowodzeniem. Stare roczniki są bardzo ciężko dostępne u nas w kraju. Właściwie takim rynkiem na Libertady są Stany Zjednoczone i stamtąd można sprowadzać te monety. Natomiast nie bardzo się to kalkuluje ze względu na cło i opłaty, jakie dochodzą przy ściąganiu tych monet zza oceanu. Natomiast w przypadku Pant poszczęściło mi się, odezwał się do mnie Grzegorz i wymieniliśmy monety w stosunku 2 do 1. Grzegorz otrzymał Posejdona i Zeusa, a ja otrzymałam 4 Pandy. Szybko otworzę kopertę, wyciągnę te Pandy i pokażę Wam, jakie roczniki zasiliły mój stos. No i mamy to. Umówiliśmy się z Discordowiczem, że wyślemy sobie monety Pocztą Polską i oczywiście nie obyło się bez niespodzianek, o ile on dostał swoje bez problemu, szybko, sprawnie, natomiast ja miałam więcej przygód. Okazało się, że zanim listonosz do mnie dotarł, w systemie widniała już informacja o tym, że paczka została doręczona, w związku z tym kosztowało mnie to trochę siły i energii, żeby dotrzeć na pocztę i w grzeczny sposób porozmawiać z panią na temat, gdzie są moje pandy z wymiany. Zaczniemy od najmłodszej. Najmłodszy rocznik, który dostałam za 2 bogów Olimpu, to panda z roku 2008. Możecie zauważyć, że znacznie różni się od tych roczników teraz wypuszczanych. To znaczy awers jest taki sam, natomiast projektowanie rewersu uległo zmianie. Trzeba przyznać, że miśki są naprawdę w dobrym stanie. Tylko najstarsze pandy są spatynowane, ale to tak naprawdę dodaje im tylko uroku. To jest rocznik 2008. Zaraz obok mamy 2007 rok. Duża i mała panda. Skubią sobie bambusa, 10 juanów. Nic się tutaj nie zmienia. Moneta w świetnym stanie. Naprawdę jestem zaskoczona, że pomimo upływu lat tym pandom nic się nie dzieje. Kolejny rocznik, jaki do mnie dotarł, to pandy 2006 rok. Tu to również bardzo ciekawie wygląda. 2 małe przedstawiciele tego gatunku również spędzają swój wolny czas na posileniu się pędami bambusa. 1 uncja trojańska, bo to są stare pandy do roku 2016 wydawane w pełnej wersji uncji trojańskiej, czyli 31,1 grama. Czyste, 3/9 srebro. Po roku 2016 pandy przeszły na uncję chińską, czyli 30 gram zawiera 1 moneta bulionowa pochodząca z tego kraju. Dajcie proszę znać w komentarzu, czy Wy się też często wymieniacie. Czy wymieniacie swoje monety bulionowe, które być może Wam się znudziły albo Wam zalegają i dzięki temu uzyskujecie dodatkowe uncje do swojego stosu, ale oprócz tego wymiana jest również sposobem na dywersyfikację i urozmaicenie swojego stosu w te roczniki monet, których nie posiadaliście, a które bardzo chcieliście mieć. I pamiętajcie, że 17 lutego widzimy się na Cryptoverse Poland w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie na konferencji poświęconej aktywom cyfrowym i technologii blockchain. Będę tam również i ja.
będzie możliwość zdobycia jeszcze biletu na to wydarzenie, zapraszam do siebie na Twitter po wszystkie szczegóły. I najstarsza moneta, którą otrzymałam od Grześka, dla mnie perełka, zupełny hit, panda z 1989 roku. To jest najstarsza panda w moim stosie. Nie mam tak starych miśków. Starszą monetę mam tylko Libertada z roku 1982 i właściwie Libertad jest najstarszą monetą w moim stosie. Tyle lat, a oprócz patyny, którą tutaj możecie zauważyć, niewiele się dzieje na tej monecie. Wyciągnę ją z kapsla i pokażę ją Wam oczywiście na kręciołku, żebyście mogli dobrze się zapoznać z detalami tej monety. Tutaj możecie zobaczyć pandziorkę, która siedzi ze swoją ulubioną potrawą. Obok niej kiełkują sobie dwa bambusy. Zupełnie inny sposób projektowania monet niż pandy, chociażby te z lat 2000. Zupełnie inny styl. Pandy dzisiejsze mają dużo elementów lustrzanych. Tutaj ta panda z 1989 roku jest monetą matową. Teraz możecie pooglądać sobie przebitki z kręciołka z wszystkimi pandami, które uzyskałam za Zeusa i Posejdona. Dajcie znać, co sądzicie o pandach, czy podobają Wam się takie wymiany i czy sami często ich dokonujecie. Ja jestem bardzo zadowolona, będę szukała innych roczników. Wiem, że Grzegorz ma jeszcze kilka roczników pand na wymiany. Być może niebawem uda mi się znowu pozyskać jakieś monety z wymiany. Oczywiście również Wam je pokażę. Świetna sytuacja, tak zwany win-win. Każda strona jest zadowolona, bo dostaje to, czego poszukiwała. Pamiętaj o tym, że wymiany możesz dokonać na Discordzie Silver to the Moon i Srebrna Strona Księżyca. Linki oczywiście w opisie filmu. A ja zapraszam Cię już w czwartek następnym razem. Cześć!